Ej, czy witajcie tu Ferry, to jest kolejny odcinek z Bestiega, czyli okupanta, tak? Przetłumaczyłem sobie to potem po nagraniu pierwszego odcinka. Tak myślałem właśnie, że to jest coś, jakieś oblężenie, jakiś oblężniczy czy coś, ale okupant bardziej pasuje. No i wchodzimy do tej jaskini pełną ogrów. Oglądam oczywiście cutscenkę, którą przerwałem w ostatnim filmiku. Śmieszę się, tu grafika gliczuje, tak tekstury. Jak na starą grę, czuć taki klimat starej gry. A, idzie brygada. Dobra, znajdź przywódcę ogrów w Barmale i przynajmniej jeden oszczepnik muszą przejść. O kurczę, oszczepnik. Dobra, tutaj mamy określone konkretnie. Mamy tylko trzech oszczepników, nie wiem co to się stało. O, jakieś pajęczaki tu mamy. Okej. Aha, i oni strzelają, dobra. Ogry jaskiniowe, to oni są jacyś chyba lepsi, bo patrzcie się, jakieś mam maczugę. Która się świeci, to coś, to jakiś inny jest, albo po prostu nie, to jest chyba pochodnia maczuga, która się świeci. Jak te pająki lują, nie? Dobra, leczymy się. Szybkość gierki jest zajebista, bo fajnie to leci. Lecicie tu i leczysz ich. Nawet muchy są na tych zwłokach. Że oni sobie tu dają radę bez problemu. Nie wiem, w którą stronę się udać najpierw. Widzę, że ich zabijają jak chorzy. Czekajcie, tu jest coś? Jakaś zielona kropka, ciekawe o co chodzi. Nie wiem, dobra. Dobra, wbijamy tu. Okej. Tu gdzieś powinien być ten szaman ogrów. A szczurek jest chyba tą zieloną kropką. Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy tutaj na te pająki. Nie wiem właśnie, którymi tymi się poruszać. Enemy near. I cannot. Którymi ścieżkami, bo tu jest naprawdę zawiłe te jaskinie. Yes. Gra w sumie jest prosta, mało rozwinięta. Nie było za dużo budynków z tego co pamiętam. Ale mamy zajebisty level. Plus 2. 7 do ataku, zajebiście. O, tu coś chyba będzie. Bo tu widzę, że jakiś most, jakiś lawa, no to tutaj definitywnie coś musi być. Tu mogliśmy jeszcze iść, na minimalce pokazuje i tu. Dobra. Tak, i przypuszczam, że tu byśmy doszli z tą drugą trasą. No to w sumie olać ją, nie? Nie będę tego zwiedzać, bo w sumie nie potrzebuję. Chodźcie tu, niech was poleczy. Ładny mościk tutaj jakieś. Lawa. Dobra, dobra, leczy wszystkich. Dobra, uleczeni. Bijamy tu, bo tu jest troszeczkę więcej. Wolałem oczywiście, wiecie, poleczyć trochę ich.
Dobra, poleć ich tu. Jednostka jest OP. Ta uzdrowicielka. Okej, tam coś jest, tam coś jest. O, jest nawet filmik. Baza tego, powiedzmy, Amana. Widzę te animacje tych ogrów, drapania się po tyłku, jak się zesynchronizowały. Trzy ogry naraz się podrapały po tyłku. O, jest ten szaman. To jest jakiś grubszy ogr. Jak mi się wydaje, że to jest on. Co? Ha! I've got you now! Mam was. Aha. Nie ma ucieczki, no ale to w sumie trochę głupie z jego strony, bo... Bo ja ich powybijam. O, a tu co? Wiedziałem, że jakieś wsparcie z tej strony przyjdzie. U kurde, to jakieś... Jacyś lepsi. Zabij przywódcę ogrów, Barmalej... przynajmniej jeden berserker z drugiej grupy muszą przeżyć. No. Skupmy się na tym. Chcę ten poziom trudności chyba zwiększyć, bo o tym zapomniałem znowu. Nie, chyba tylko na pewno. There was once a village on the other side of the mountains. We had hoped to find friends there. We have just come from there. The ogres have destroyed everything. I have gathered our best warriors to fight at my side. Alas, Thor's hammer has been stolen from us by the Sumerians. I know not what happened to them, and I am afraid to think of why they would need it. I know only that their weapons inflict wounds like those we found on the guards' bodies. I have seen so much defeat today, but I will not yield. We will fight on! Will you join us in our battle? Do you think we should traverse this dungeon? We will fight to the last man. Znajdź wyjście z jaskini, Barmley, i przynajmniej jeden oszczepnik muszą przeżyć. Yes is ready. No dobra, kim jesteście berserkerzy? Ale coś tacy lepsi mi się wydaje, nie wiem. Może po ulepszeniu? Kto wie? Wyjście z jaskini, no a nie będzie to wyjście... A tu będzie, jak ktoś czuje. Chciałem coś powiedzieć, kurczę, ale już zgubiłem trochę. A, ci, czekajcie, Sumerejczycy? Jak on to powiedział? Nie wiem, ale w każdym razie... oni są drugą nacją w tej grze, już mi się to przypomniało. Zapomniałem w ogóle kompletnie o tym. Dobra, wiecie co? Po prostu się udajmy tutaj. Przypuszczam, że tu jest jakieś wyjście. To jest jakieś studnia w ogóle, co to jest. Tak mi się wydaje, no co to jest? To tu chyba bez podstawy nie jest, nie? Może musi bohater nasz podejść, nie wiem. Will do. Fine. 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 Can't get there. Can't get there. Co to jest? Okej, czyli jednak nie tu. To nie wiem, po co jest tam w ogóle ten segment jaskini jakby. Nie mam pojęcia. Przypuszczam, że jak tu pójdziemy, to tu nas czeka co? Nie wiem, no możemy tędy pójść. No oni tu przyszli, a są pająki, nie? Tędy przybiegli. A to jest pełno pająków, trochę bez sensu. Nielogiczne. Może biegli pomiędzy nimi. Enemy near. I cannot. I cannot. Running. Najwyżej się wrócimy i tędy pójdziemy tą trasą boczną. Going. Którą olaliśmy wcześniej. Ale mi się wydaje, że tutaj. Że tutaj będzie. O, tak, jest cutscenka. I nie mieli powierzchni na drzeźnia na indziel z obydanymi. To jest odwrócone. O kurde. Centaury biją się z jakimś gazimem.
Znaczy, to jak centaury to nie wygląda moim zdaniem, ale dobra. W ogóle jakimś... Po prostu głos odwrócony jakby, słowa. Od tyłu puszczone. To jest ich język fajny. I am ashamed to be born of this tribe. In my childhood, the color of my skin was different than that of the others. I was expelled from the tribe, and my mother with me. Still, I decided to become useful to the tribe. When my mother died, I returned to the tribe and offered to fight for them. You have seen how they have accepted me. Perhaps you would consent to join us. I cannot promise an easy life, but the company is good, as are the battles. I owe you my life, warrior. As a token of thanks, I will fight at your side. Here! Nie wiem, czy on by sobie sam z nimi nie poradził. Dobra, jak ty się nazywasz? Gazim, spoko. Ale jego tekstura, no... Tyle do życzenia. Popatrzcie się, co to jest. Nawet twarzy nie ma. To jest centaur, to ja nie wiem. To pozdrawiam. Dobra, mamy wyjście z jaskini. Przypuszczam, że to już jest koniec tej misji. Chyba, że ewentualnie jeszcze będziemy na powierzchni. Ale myślę, że można śmiało zakończyć ten odcinek w ten sposób. Do następnego. Elo, elo.